prawym podwrotkowym, inaczej haczykiem. W zasadzie technika jest taka sama jak przy lewym, z tą różnicą, że ręka jest z tyłu. Zobaczcie. Najpierw ręka idzie delikatnie do dołu. Hop. Skręcam ją. Kręcę, czy do przodu działam, tam. Hop. Hop. Przyciągam i wracam. Hop. Teraz w całości. Hop. Hop. I tak samo jak przy lewym podwrotkowym pozostałe trzy etapy. Wersja początkująca, gdzie najważniejsze jest, żeby się nauczyć wyprowadzania techniki hop, hop, tutaj. Tak? Żeby też nie było tej sytuacji, że pokazuję plecy. Druga rzecz, dodaję nogę, kolano do środka. Tu. Hop. I trzecia sprawa, przyniosę ciężar ciała, żeby nadać mojej technice siłę. Tu. Hop. Widać, jak przynoszę ciężar ciała. Hop. Dobrze? I tu oczywiście pamiętamy, żeby ręka nie szła od biodra, tylko jest hop i krótki ruch. Dobra? Teraz zobaczymy się sobie na tarczy. Pierwsza lekcja, krótki ruch. Hop. Druga, z kolanem do środka. Trzecia, już przeniesienie ciężaru ciała i z kolanem do środka. Ważną rzeczą jeszcze jest rozłożenie ręki. Jeśli uderzę za krótko, to będzie taka sytuacja, że tylko kostkami zahaczę, to będzie, będzie tak wyglądało, jakbym się bił sam w głowę. Jeśli rozłożę za bardzo, to przestrzelę cel. W przypadku walki mogę go uderzyć w okolicach klatki piersiowej, co nie jest pożądane. A największa jest siła, kiedy mam tutaj około mniej więcej umownie 90 stopni. Tu. Tak? Teraz przestrzeliłem, a teraz było. Dzięki za uwagę, zapraszam na następny filmik.